Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. To jest taka bardzo krótka audycja, tak zwana religijna, czyli właśnie chciałbym podzielić się z Państwem odczuciami, takimi poczuciami w kościele w trakcie mszy świętej. Tak, dzisiaj byłem na mszy. No, jest to o tyle ciekawe, że kiedyś pod koniec września właśnie też w trakcie mszy były poczucia, które właśnie wypełniły się w zasadzie co do dnia, jeśli chodziło właśnie o wybuch wojny, właśnie o wybuch wojny w Izraelu właśnie 7 października, jak i później, tydzień później nastąpił tak zwany Dzień Gniewu. No, ja nawet z tego filmu zrobiłem taki intro kanału przez jakiś czas. Teraz on też jest jeszcze dostępny jako intro kanału, więc można sobie zobaczyć właśnie, że te poczucia w trakcie mszy wcale nie są aż takie, jakby się mogło niektórym wydawać, głupie. Choć dzisiaj nie jest to poczucie w kościele takie prekognicyjne, tak, że doznałem jakiegoś natchnienia i to była taka wizja prekognicyjna, tylko to jest taki mały, drobny szczegół dotyczący jakby liturgii czy obrzędu mszy świętej. Po prostu nagle coś poczułem i później, parę godzin później, teraz właśnie zapisałem to w formie SMS-a. Pokażę to Państwu, potem pokrótce wytłumaczę i na tym skończymy. Sekundka, może tylko łyknę, bo myślałem, że będzie dobrze się mówiło, a jednak ten. Dobrze. Tutaj mamy właśnie screena z mojej komórki. To jest ten wcześniejszy, właśnie wczorajszy film właśnie na temat tego właśnie, na temat wymiany ciał, tak? Wymiana ciał, tak? Ja tam opowiadałem sen właśnie, gdzie właśnie jedna pani zamek błyskawiczny otwierała i ten, to widzicie, tak? Ten blaszany drol, to jest ten wcześniejszy sen. A to już dzisiaj o 16:00, przepraszam, bo jednak coś mi tutaj, znaczy przyznam się, po prostu wiórki z kawy. Kawę piłem, sypano i wiórki z kawy mi weszły i ten. No ale powtórek nie będzie, bardzo przepraszam. Bo też jak zwykle z czasem też nie za bardzo. I tutaj to już po prostu sobie wszedłem, szukałem sobie po internecie, bo ja nie jestem żadnym teologiem, ja nie jestem żadnym uczonym w piśmie, teologiem, czy jakimś bardzo obeznanym człowiekiem. Ja dopiero raptem 4 lata temu, po 20-letniej przerwie, zacząłem jakby ponownie w ogóle czytać pismo, zajmować się właśnie tematyką czy Kościoła, czy Pana Jezusa, Pana Boga i tego wszystkiego, więc ja po prostu jestem świeżak w tym. Znaczy, może inaczej, może tam Pismo Święte, to tam sobie może czasem gdzieś zerkałem przez te 20 lat, tak? Ale jeśli chodzi o samą liturgię, mszę i to wszystko, to w zasadzie przez 20 lat, czy ponad 20 lat nie byłem u spowiedzi i dopiero 4 lata temu wróciłem. Ale nie znam się na tym wszystkim, ale przedstawiam tylko swoje takie po prostu poczucia. I tutaj sekundka, i tu po prostu zacząłem wertować sobie w internecie, tam parę stron mi wyskoczyło, między innymi ta strona. No to sobie wysłałem, żeby sobie to po prostu potem sobie poczytać to. Ja będę miał chwilę czasu. A tutaj zapisałem z kolei tego SMS-a. Widzicie, 16:28 to jest ten SMS, a tu 16:23, bo zacząłem sobie wertować internet w poszukiwaniu właśnie tych wiadomości. Bo tak jak powiedziałem, nie jestem znawcą do tematu. Ja tylko jakoś odczuwam, przeżywam czasem po prostu jakieś takie, w cudzysłowie, widzenia w wyobraźni mam i je opisuję i czasem udaje się to zadokumentować właśnie i wtedy nawet czasem bywają z tego tak zwane wizje prorocze, tak? I tutaj mamy właśnie, zapisałem właśnie, że poczucie podczas mszy przy obmyciu rąk kapłana, iż ilość wody ma jakieś znaczenie i że powinno być jej więcej. Odczucie, że to jest, działa, ale że więcej tej wody powinno być, oraz poczucie mocy przy chrzcie i namaszczeniu olejem. Dobrze, i może ja teraz tak pokrótce wyjaśnię, o co chodzi. To tutaj jakby po prostu uczestniczyłem jakby we mszy, tak? I w trakcie mszy dochodzi tam w którymś momencie właśnie, że kapłan obmywa ręce. Nie spodziewałem się jakichś takich przeżyć wizyjnych, tak? Czy takich jakichś głębokich doznań, ale też jak ostatnio widzieliśmy, one czasem potrafią zaskoczyć, tak? Że większość takich widzeń w kościele to raczej było takie zaskoczenie, tak? Że po prostu gdzieś zagłębiam się w modlitwę, czy w kontemplację, czy po prostu staram się uspokoić jakieś swoje
doczesne myśli, uczucie, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jak mam zły dzień, ja mogę być zdenerwowany, czy jakoś rozdygotany, czy w pośpiechu, tak? To nie jest jakaś wielka modlitwa, wielka kontemplacja, uczestniczę we mszy, ale po prostu staram się jakby wyluzować, uspokoić, tak? Na spokojnie, tak? Bo niektórzy podchodzą z założenia, że jeżeli do mszy, to trzeba być super, nie wiadomo kim. A przecież wtedy, kiedy jesteśmy najbardziej oddaleni od Boga, to wtedy najbardziej potrzeba, żebyśmy do Niego wrócili, więc nawet jak ktoś jest zdenerwowany, to, no to może iść jakoś i po prostu starać się tam właśnie uspokajać i tyle. No, chodzi o to, że są takie różne poziomy skupienia, przepraszam, bo znowu zacząłem się rozgadywać. Różne poziomy skupienia, tak? Ktoś wróci z miesięcznego pobytu w górach, tak? Będzie wyciszony, pójdzie i będzie miał jakąś wielką taką zagłębienie kontemplacyjne, tak? A ktoś po prostu w trakcie tygodnia ciężkiego pracy gdzieś tam wpadnie i w pośpiechu i ledwo coś poczuje, ale to wszystko ma jakieś znaczenie. I tutaj właśnie ja tak normalnie bym powiedział, uczestniczyłem bez jakichś specjalnych tych i gdzieś właśnie w połowie mszy, to mniej więcej się odbywa, to następuje taki moment, że kapłan obmywa ręce i zacząłem właśnie wertować w internecie, co to w ogóle oznacza, ale w trakcie tego obmycia rąk to było takie dziwne, że czułem, no tu jest właśnie problem, żeby to wytłumaczyć, bo to jest taki, powiedzmy, inny rodzaj wizji. To są w ogóle ciekawe rzeczy, ale jakoś głupio jest tak na internecie publicznie mówić o takich rzeczach. Powiedzmy, że jak, nie wiem, różni ludzie, święci, czy jasnowidze, czy różni tacy ludzie mają jakieś widzenia tam, powiedzmy, że nie wiem, ja tam to mówię, że mam tam jakieś widzenie w wyobraźni. Tak? W wyobraźni każdy może sobie coś zobaczyć, więc nie ma problemu. Tak samo ktoś może sobie tam odczuć jakieś takie, przypomnieć sobie jakieś zdanie z książki, tak? To tak samo może mieć takie natchnienie, poczuć jakieś słowo, poczuć jakieś zdanie, tak? No to są takie poczucia właśnie, że słowa są, albo takie jakby ala widzenia, tak? I też są takie poczucia przestrzenne, nie? A teraz najważniejsze jest to, że jeszcze jest cała masa korelacji tych poczuć, czyli one się wszystkie mogą też przeplatać, tak? I jednocześnie mogą się na siebie nakładać, tak? Czyli możecie sobie wyobrazić, że na przykład, jak to przyrównać, znaczy można przyrównać, tylko ja nie chciałbym robić z tego długiej audycji. Chodzi o to po prostu, że o to często jakby no, można się posłużyć jakby tym terminem wibracja, tak? Czyli jak jest jakiś dźwięk, to czasem tak możemy wziąć płaszczyznę, rozsypać piasek i wtedy wzory nam się układają, tak? Dźwięk, czyli wibracja, tak? Czyli jakieś wzory się układają. Czyli jak mówimy słowo, tak? Na przykład miłość albo coś, to też nam się być może by jakoś ten piasek się ułożył, tak? A jak jakieś inne dźwięki, tak? Jakieś na przykład negatywne, to inaczej by nam się to ułożyło, tak? I wszystko niesie za sobą jakąś taką falę, taką jakby ala wibrację, tak? Choć te słowo, ono jest o tyle nie do końca dobre, bo ono tak obdziera z tego natchnienia, bym powiedział, nie? I jest często też nadużywane właśnie przez jakieś takie środowiska tam właśnie, czy jakiś sekt, czy jakiegoś New Age, czy różnych ruchów. I za mocno, za dużo się mówi tam jakieś wibracje, 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 tak? I tak wszyscy gadają o wibracjach, tylko tam Boga nie ma, nie? I to jest takie dość trudne. Ale też no, nie ma tak, że tego nie ma, nie? Jakby no trzeba użyć takich jakby sformułowań w stylu właśnie wibracja czy coś, nie? I teraz jakby w momencie, gdy właśnie kapłan obmywał ręce tą wodą, to można sobie wyobrazić takie odczucie przestrzenne na odległość, tak? Czyli ja stoję w jakiejś odległości kilkunastu, co najmniej metrów od ołtarza, i tam z boku ołtarza właśnie kapłan obmywa te ręce i potem wraca właśnie do tej konsekracji, to właśnie jakby jest takie odczucie właśnie na odległość jakby tej ilości, no właśnie ja nie wytłumaczę tego, ale jakby ilości, nie? No, bardzo dziwne to jest, ale no nie wiem, powiedzmy masy, o, nazwijmy to masą, tak? Chociaż to też nie do końca dobre słowo, ale chodzi o ilość, tak? Czyli o masę. No i dokonuje się to obmycie rąk kapłana tą wodą i jakieś takie dziwne, doznam takie poczucie właśnie, że to jest, że to działa, tak, że to jest właśnie, jest jakby może nie, jakby moc, ja nie wiem, czy ja dobrze się wyrażam, bo
Mówię, nie jestem teologiem, tylko staram się tylko opisać i być może w ogóle się, o, może tak zrobimy. Być może ja się mylę, tak? Być może po prostu jakieś wrażenie przelotne i w ogóle jest mylne, tak? To ja po prostu przepraszam, nie chcę nikogo urazić. I tym bardziej w ogóle Pana Boga i po prostu tego wszystkiego. Staram się przekazać to, że może to komuś coś pomoże. I też jakby właśnie, żeby tak zadokumentować te poczucia, bo potem one właśnie bardzo szybko ulatują. I było takie odczucie do takiej masy, tak? Czy tak byście mieli na odległość odczuć właśnie, nie wiem, byście widzieli tylko twarz człowieka, reszta byłaby zakryta i byście odczuli jego masę, że on na przykład waży 100 kg, a ten waży 50 kg czy coś, no coś w tym stylu. I chodzi o to, że jakby tak na odległość te kilkunastu metrów od ołtarza czuję jakby, że to wszystko, tak się w ogóle zdziwiłem też jakby, nie? Że to jest, tak poczułem, że to działa, że ta woda jakby spływa, jakbym dosłownie prawie, że ją słyszał, ale jednocześnie odczułem, że jest jej za mało. Nie, znaczy za mało, no nie, że jest źle, tak, że ten, ale chodzi o to, że dobrze by było, jakby było jej więcej. To było takie dziwne i mam nadzieję, że to jakoś nie przeczy nauce Kościoła, że to nie przeczy temu wszystkiemu. Jeśli tak, to znaczy się, że coś mi się obzdurało, to przepraszam. Ale właśnie, może nie wiem, może w jednym kościele na przykład, nie wiem, te dzbanki są większe, tak? A w innych są mniejsze, tak? I jak ktoś weźmie i tam dosłownie ze strzykawki mikrokropelkę puści, tak? Załóżmy, że kapłan obmywa ręce i ktoś dosłownie tam stryknie strzykawką mikrokropelkę, tak? Jakąś ilość tam atomów wody, tak? H2O się tam będzie znajdowało, tak? I wtedy czy jest jakby moc tego, nie? Czy jest, czy nie ma? Czy to jest to obmycie, czy nie ma tego obmycia? Co prawda ono jest symboliczne, o czym sobie zaraz poczytamy, ale być może ma to jakieś znaczenie. No, ja odczułem takie subiektywne wrażenie, na szczęście to jest tylko subiektywne wrażenie. Ono nie musi być prawdziwe. I nie wiem, ile miałoby być więcej. Nie wiem, ile tam było, ale no, trochę więcej, powiedzmy, nie wiem, 2, 3, 4 razy, bo tam akurat tam, gdzie ja byłem, no była bardzo malutka, ta taka malutka ampułeczka szklana, tak, i tam troszkę tej wody i takie symboliczne właśnie obmycie tych rąk, a w zasadzie lekko tam dosłownie dwóch koniuszków palców i jakiś tam ręcznik papierowy kapłan wycierał. I po prostu, no, nie wiem, no gdyby to było dosłownie jak tu szklanka na przykład, albo no dwie szklanki, to może już jest za dużo, ale widzicie, o czym ja mówię, nie? O ilości. Czy ono ma w ogóle znaczenie? Ja nie wiem, tak się zacząłem zastanawiać i zacząłem właśnie czytać tutaj różne rzeczy na internecie. Zaraz już muszę lecieć, jakby i szybko wgram ten film, będę leciał, ale z ciekawości będę czytał te rzeczy, bo jakoś tak nie sądziłem, że jakieś takie rzeczy mogą mieć znaczenie. I żeby pójść dalej właśnie, czy to na pewno coś takiego jest, to powiem wam, że po tej mszy, jak ona się skończyła, to potem jeszcze były dwa chrzty. I w trakcie chrztu ten sam ksiądz, ten sam kapłan udzielał tego chrztu, tak, chrzcił właśnie dwa małe mnieboraki, tak, i też jakby oprócz tego polewania tą wodą, to też właśnie też namaszczał tak olejem, tak, czoła tych dzieci i po prostu no jakby jak chrzcił wodą święconą, to wydawało mi się, że takie wrażenie, że jakby tej wody było albo dobrze, albo dosłownie minimalnie tam za mało, nie? Chociaż ja w zasadzie nie widziałem tego, bo było tam jakby tłum ludzi się znaczy tłum, no tam z 26 osób się uzbierało, a reszta ludzi w kościele, ci co zostali, to sobie gdzieś tam siedzieli po ławkach, ja siedziałem w jakiejś odległości, więc nie widziałem w zasadzie, ale tak bym to odczuwał dalej, że polewa i że mniej więcej okej, okay, nie? I to było ciekawe, nie? Że jakby to, znaczy wiadomo, że to ma moc, bo to jest chrzest, ale że jest okej, okay. A na przykład namaszczenie tym olejem to było całkowicie okej, okay. Albo prawie całkowicie, albo całkowicie, że nie było tak, że za mało, nie? Czyli że jakby ta ilość na przykład w przypadku namaszczenia tym olejem była ok. Nie było tak, że na przykład 3, 4, 5 razy więcej mogłoby być, nie? Przy polewaniu tych dzieci głową to może minimalnie, nie wiem, może było, trzeba byłoby podejść. Musiałbym być świadkiem i bym widział, że jedno dziecko tam dużo wody tam się polało, a inne mało. Ale ten, ja tego nie widziałem, tak? Ale wydawało mi się tak, jeśli chodzi o takie odczucie subiektywne, że też było mniej więcej ok, albo przy jednym ok, a przy drugim minimalnie więcej by mogło być. No, straszne dziwne te poczucia, bo czy ta ilość ma w ogóle znaczenie?
zacząłem się nad tym zastanawiać właśnie. I tak myślałem właśnie, no co by było, żeby to było mikrokropelka właśnie, nie? Chrzczenie wodą, święty Jan, w sensie święty Jan Chrzciciel po prostu chrzcił jakby całego tam zanurzał, czy jakaś duża ilość tej wody była, tak, w Jordanie. A tutaj właśnie mielibyśmy na przykład do czynienia z jakąś mikrocząsteczką, nie? Na przykład trzy atomy wody, albo w ogóle jedna. Jeden atom wody gdzieś wypreparowany w jakiejś próbówce, tak? I czy to by w ogóle działało? No ciekawe to w ogóle, nie? Czy ta masa gdzieś dochodzi do jakiejś masy krytycznej i gdzieś jakby gdzieś to, że przeszkadza to, że jest tego za mało, albo przeszkadza, bo jest tego za dużo, że gdzieś jakoś to jest wypośrodkowane, tak? Że to trochę jak w przyrodzie, tak? Jakby, że jak nie ma wiatru, to może być za gorąco, a jak jest za duży wiatr, to drzewa się łamią, tak? Jak tutaj widzimy. W sensie, że drzewka stoją, mogą być złamane przez wiatr, tak? Ale jak wszystko stoi, to z kolei może być jakby za długo gorąco, tak? Że fajnie, jak wiatr wieje i troszkę tam drzewa się uginają i jest dźwięk piękny i jest wspaniale. Więc może tak jest z tym, tak? Że w pewnym sensie może być za mało wody albo za dużo. Za mało oleju albo za dużo wody. Za mało kadzidła, za dużo kadzidła. No nie wiem. Tak się zacząłem zastanawiać. Bardzo ciekawe, bo pierwszy raz miałem takie uczucie, jakby jeśli chodzi o masę, o ilość, ilość atomów w decymetrze czy tam w centymetrze sześciennym, tak, że to w ogóle może mieć jakiekolwiek znaczenie. No i tyle, no to właśnie chciałem wam przekazać. Tu jeszcze zerknijmy właśnie, to jest właśnie, to miniaturkę pewnie z tego zrobię, poczucie w kościele, tak, i to jest to obmycie, czyli właśnie lawabo to się nazywa, tak, czyli to jest właśnie, o tutaj też widzimy, właśnie, że ksiądz obmywa właśnie, zazwyczaj ministranci tam właśnie polewają jakąś ampułką z wodą albo z banuszkiem, tak? O, gdyby to był z banuszek, na przykład pół litrowy, to myślę, że okej, okay, ale może to kompletnie się mylę, przepraszam jakby, nie? Ale no, takie dziwne poczucie, nie? Dobrze, teraz mamy, o, tutaj chciałem wam pokazać właśnie, że co to jest lawabo? Lawabo, czyli umywam. Obrzęd obmywania rąk w liturgii Kościoła katolickiego podczas mszy przez celebrującego ją kapłana. Do ceremonii używa się miseczki oraz małego dzbanuszka lub ampułki z wodą. No właśnie, jakby jeszcze był dzbanuszek, tak? To jeszcze ten, ale jak już takie ampułki są, a czasem są to takie mikroampułki, nie? To już, no dziwne, ale to takie moje odczucie. Ręce kapłana najczęściej obmywają ministranci, polewając wodą wysunięte palce, po czym podając specjalny lniany ręczniczek. No, w moim przypadku jakby dzisiaj to był papierowy ręcznik. I mamy tutaj, czym jest lawabo. Otóż lawabo to po prostu obmycie rąk. Następuje po ofiarowaniu, a przed rozpoczęciem sprawowania liturgii eucharystycznej. Pierwotnie miało ono znaczenie praktyczne. Często po prostu kapłan zmuszony był umyć ręce po przyjmowaniu ofiar w naturze. Dziś gest ten został zachowany, ale ma znaczenie tylko symboliczne. O, to jest istotne, że tylko symboliczne, ale czy to znaczy się, że wtedy kompletnie nie ma znaczenia ta ilość wody? Myślę, że pewnie większość z was powie, że nie ma znaczenia. Być może moje wrażenie subiektywne jest mylne, jakby, nie? A być może jakieś znaczenie ma, że być może jakbyśmy jednym atomem puścili jeden atom wody na ręce kapłana, to byśmy nawet nie zobaczyli tego, tak? Że nie wiem, no to jest do rozważenia, jakby, tak? I teraz sekundka, gdzie tu się zakręciło? A tu już mi zamulił komputer, o jestem, dobra. Dziś gest ten został zachowany, ale ma znaczenie symboliczne. Obmycie fizyczne jest oznaką oczyszczenia moralnego. Tak też obmycie rąk interpretuje mszał rzymski. Ten charakter obmycia rąk podkreśla modlitwa odmawiana w tym czasie przez celebransa, czyli obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mego. I wtedy pewnie w trakcie tego obmycia kapłan, tak może powtarzam, tak? A, no i tyle właśnie, tak? I to jest to lawabo, czyli obmycie tych rąk. No i tam kiedyś właśnie ludzie przynosili właśnie czy owoce, czy różne dary i wtedy jakby kapłan musiał obmywać te ręce i było takie bardziej jakby, że to było widać, a teraz jest to bardziej symboliczne, ale czy to znaczy się, że nie ma w tym jakiejś, tak samo jak kapłan jakby udziela sakramentu, tak? W sensie jakby chrzci na przykład, tak? Czy namaszcza, to, że to jest jakby symboliczne, czy coś się dzieje jakby, nie? Że no, to, no coś takiego, nie? No załóżmy, nie wiem, no jak ja bym umierał i mieliby tam jakby jakieś, czy namaszczenie chorych, czy
czy jakieś te wszystkie takie czynności tam, czy pokropienie wodą święconą, czy takie rzeczy, no to wolałbym, żeby to była jakaś mniej więcej jakaś ilość, tak, a nie jakaś mikroilość, nie? Który nawet nie można zobaczyć, tylko pod mikroskopem elektronowym, jeden ten, tak, atom. Nie wiem, jestem ciekaw waszego zdania. Takie dziwne poczucie. Prosiłbym też tam, no, jakby to jest jakby bardzo wąska tematyka, tak, więc pewnie albo nikt, albo dwie, trzy osoby napisały już komentarz, więc prosiłbym tam bez tego, tak, bez jakiegoś hejtu, tak, bo to różni ludzie słuchają, to raczej gdzieś tam, nie wiem, jak będą jakieś hejty, to po prostu będę jakoś blokował, czy hamował akurat w tej audycji te komentarze, a kiedy indziej mogą być hejty, tak, to jak tutaj cały czas pani usilnie, obsesyjnie pisze, żeby tam nie robić nic o panu Krzysztofie, no to ja mówię, no nie, no to ja będę robił jakby tak, że jakby prawda, rozumiem, że ludziom, którzy są daleko od prawdy, po prostu uwiera, tak, a jeśli ktoś jest blisko prawdy, to prawda mu nie przeszkadza, nie? W zasadzie może być obojętna. Wielu z was pisze, że na przykład nie słucha pana Szczuchowa i bardzo dobrze, jest to obojętne po prostu dla ludzi prawdziwych, dla ludzi, którzy się kłaniają prawdzie, sama prawda nie przeszkadza, nie uwiera, tak? Pytanie, komu uwiera prawda? Na to pytanie Pan Jezus odpowiada w Ewangeliach. Można sobie poczytać, zapraszam. Dobra. I tyle, więc napiszcie, co o tym sądzicie. Być może moje poczucia są mylne. No takie dziwne poczucia. No i tyle. Taka krótka audycja. Dobra. Dzięki Wam za uwagę. Mam nadzieję, że za długo Wam nie zabrałem czasu. Trzymajcie się z Panem Bogiem, do następnego razu. Chciałbym powiedzieć, że być może dzisiaj, ale chyba już nie zdążę, bo dzisiaj tutaj jakoś tak spojrzałem, raczej w niedzielę jestem trochę dalej od tego i też w piątek, zależy, ale gdzieś spojrzałem na doniesienia medialne i jakoś nie zdziwiłem się, jak zobaczyłem, że Rosjanie przełamali front ukraiński w jednym miejscu, ale co z tego będzie, zobaczymy, bo i tak to wszystko zmierza do jednego, tak? Do powrotu Pana Jezusa i tyle. I na tym trzeba się właśnie zogniskować właśnie, bo zwróćcie uwagę, jak my żyjemy w historii, tak? I historia sobie tak płynie, 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 tak? To właśnie trzeba pomyśleć, jaki jest cel tej historii, nie? I cel, jak powiedzmy, tu płynie z punktu A do punktu B, to ważny jest ten cel, nie? Dla jednych celem jest majątek, dla innych celem jest po prostu, że grób, koniec, są ateistami, umierają, nie ma nic. Dla innych celem jest coś jeszcze innego, a dla innych celem jest zbawienie, tak? Czyli właśnie, że albo w sensie zbawienie, ale też może być celem właśnie ponowne przyjście Chrystusa, czyli w zasadzie tak naprawdę w pewnym sensie to też jest takie jakby nawrócenie, tak? Czyli ważne jest to, na jakim punkcie przyszłości my się jakby ewentualnie skupiamy, nie? Czy na przykład na zbawieniu, tak? Czy na nawróceniu, czy na ponownym przyjściu Pana Jezusa, czy na przykład skupiamy się wojna, coś tam, o, wojna, zróbmy wizję, wojna, co tam będzie. Rozumiecie? I wtedy cała ta nasza uwaga jest skumulowana właśnie na tych wcześniejszych rzeczach, które mają poprzedzać ponowne przyjście Chrystusa, tak? Jak tam jest w Apokalipsie, tak? Trzęsienia ziemi, zaraz, deszcze meteorytów, to wszystkie różne rzeczy. I właśnie ten, taka właśnie jakaś psychoza apokaliptyczna jakby powstaje, nie? Ja lubię te filmiki apokaliptyczne, pewnie będę je też robił, nie? Ale też jakby, no trzeba też jakby spokojnie, no jakby, no ja lubię ten klimacik, jakby filmy grozy, takie różne te, pewnie będę robił takie treści, ale też trzeba regularnie przypominać, że spokojnie, bez tego, tak? Bez psychozy, ludzie, nie? I tyle. Dobra. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, napiszcie, co o tym sądzicie, nie zabieramy więcej czasu, kłaniam się serdecznie, do zobaczenia, cześć, pa. Biblia tysiąclecia, Pismo Święte, Nowy Testament, Apokalipsa świętego Jana, Trąba piąta, pierwsze, Biada.